I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Nie, Crypto Crew University, czyli wyróżenie z fusów. Mamy dzisiaj 18, czyli niedziela, ale ta jest audycja sprzed spadków soboty wieczorem. Około godziny chyba 21 wyszedł Crypto Bardzo krótka audycja, 5 autów na maj. Zobaczymy, co nam tutaj przedstawił. Na samym początku dodawał tylko informację o Litecoinie, że wystrzelił od tamtego czasu, kiedy pojawiła się audycja. Także faktycznie Crypto jeżeli chodzi o altcoin, ostatnio ma niezłe rzuty. Nazwijmy to tak, bo na pewno przyjdzie czas, gdzie się pomyli to nie raz, ale co do Litecoin'a chyba możemy wszyscy tutaj praktycznie powiedzieć to, że, że nieźle mu to wyszło. Tak? Teraz przejdźmy do tych pięć Altcoin'ów z maja, dowiemy się jakie i czy warto w nie inwestować. Pierwsze to będzie BitTorrent, zapraszam. Już na samym początku przypomina nam o tym, że to na co patrzy na wykresie to jest tylko i wyłącznie struktura. To nie są ploty, to nie jest to, co się dzieje, czy Sek zajmie się BitTorrentem, czy XRP, czy czymkolwiek. Nie. Tu zawsze pokazuje tylko i wyłącznie wykres. Nie ma tutaj czarnego ławędzia, który może się wydarzyć, lub nie. Tylko i wyłącznie wykres. Także, jeżeli wykres pokaże cokolwiek innego za dwa miesiące, dwa miesiące czasu, to wtedy pamiętajcie, że no, może to inaczej wyglądać, tak? ale wykres. Crew. Right now, in our channel, we don't take paid ads. None of these coins are paid. Pamiętajcie też, że na tym kanale nie mamy płatnych ofert, które nam płacą za coś, żeby pokazać, na przykład wykres BitTorrenta czy czegokolwiek innego. Wszystko je bazuje tutaj na faktach, na wykresie. I jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje, i potem wiemy, że doszliśmy do, do tego szczytu, utrzymaliśmy piękną strukturę. W kwietniu 7 mieliśmy największy spadek. Mieliśmy krew na ulicy, ale utrzymaliśmy naszą strukturę. Ale struktura, o której mówię, to jest 3 kwietnia. Tuż przed wzrostem, czyli bardzo dobre zachowanie, można powiedzieć, czyli dojście wyżej. No, and the structure just before the beginning of the fight for Some resistance. We had a nice little pullback, and then we were met with resistance again, and broke through it. This is a classic chart setup here, and we came right back down, and we're forming that base. We're forming that structure. This is an incredibly healthy move, and especially as BitTorrent just recently has created a new higher high. I tylko dlatego, że widzimy też niedawno mm, utworzył coraz to wyższy szczyt od momentu tych spadków. Right. This one from April 11th, we can... Pierwszy 8 kwietnia. Down, Potem 15 kwietnia. High. I widzimy, że tworzymy ten trend wzrostowy. I mam nadzieję, że ten zrobie troszeczkę szumu w świecie krypto, BitTorrent. W, w miesiącu maja. Again, we're going to get into a couple other coins that are a little more under the radar. This one's currently ranked number twenty-eighth in the world. Next on our list, Filecoin, F. Następny na liście to jest Filecoin. I -L. This one had an incredible run. Ten miał też. Przepiękne wzrosty. This Jest na miejscu 16 na całym świecie, jeżeli chodzi o coin market cap. Po osiągnięciu tej bazy przez wiele miesięcy, gdzieś tam w granicach 40 dolarów. Widzimy, że w marcu tego roku really wyszedł na paraboliczne wzrosty. and Reached a high of 216, had a pullback all the way down here until 144, which happened to be a nice number forming, starting to form our base here. We got some resistance from our previous market structure here on April 10th. Doszedł do 216, chyba tutaj dolarów, w tym przypadku 216 dolarów. Potem mieliśmy delikatny spadek, ale też tworzymy coraz to wyższe. We formed a higher low, which is good, and we're forming our first higher high. We're trying to change the trend here, and it's looking strong for the future. If you want to look for coins that have a strong structure, especially during pullbacks, and a structure that holds through a pullback, and especially if you see a coin that's relatively new that has. I chcemy na pewno widzieć to, że dana krypto utrzymuje swój support albo przynajmniej poprzedni zakres przed tymi parabolicznymi wzrostami. Dzisiaj to może troszeczkę inaczej wyglądać, bo wiemy, że jesteśmy po mocnych spadkach na wszystkich krypto związanych z tym, że Bitcoin spadł o prawie 10%. tak? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę jak szybko ta kryptowaluta wróci. Do tych poziomów sprzed tych spadków, czyli odkupienie bardzo szybkie. As a power move and a pullback potentially of around 30 to 40%. These are great buy opportunities if it held structure. Structure is the key. Don't pay too much attention to the fundamentals and especially don't pay attention to what's happening in the news. Just focus on the facts and the charts that will lead you into a great trade, okay? A non emotional trade and a trade based on evidence. Data, facts. Także nie patrzmy na emocje, tylko na dane wykresy, fakty na wykresie. Kolejne krypto, które wam pokażę, to są takie, które mogą jeszcze mieć świetne wzrosty. One a, more unknown, so... a jedną taką nieznaną też pokażemy. And a, lot of for it. It's and... a więc kolejna to jest Chilis. Bardzo dużo osób mówiło o tym, że będzie już to tylko tylko i wyłącznie spadać. To fall, but it hasn't listened, right? Ale po prostu no ta kryptowaluta nie słucha tych wszystkich pesymistów. Mówimy o Chilizie, na miejscu world but... Ale od marca 13 14 tworzy tutaj bardzo świetną strukturę. Right? It's held that market structure time and time and time and time again, and it's just recently peaked its head up to this 0.76, right? I widzimy, że teraz dochodzi do tego szczytu poprzedniego, dojścia praktycznie. Right? which we've seen back on March 13th so it's had a pullback it's created its structure it's done its due diligence its market structure held it's a strong structure and we're testing our highs with higher lows and higher highs these are all phenomenal things coming for the rest of April and into Więc tutaj tworzymy też coraz to kolejne szczyty, coraz to kolejne wyższe rejony. I ta kryptowaluta ma też duży potencjał, nawet do podwojenia czy potrojenia swojej wartości. Bardzo dużo osób mówi o tym, że już tylko i wyłącznie będzie spadać ta krypto. Sprawdźmy sobie tak na szybko. Gdzie jest ta kryptowaluta? 51 miejsce, czyli zobaczmy kapitalizacja 2,8. Podwojenie ceny wprowadzi ją hmm, w granicach 6, 6, gdzieś 2,8,6, 24 miejsce. Tak, także podwojenie czemu nie? No ale tak jak mówi tutaj w tym przypadku kryptokryju, chcemy robić inaczej niż tłum. opposite of the herd and just focus on the facts. I'll see you on the inside. Next up, Theta. Th Następne to jest theta. This is another really strong structure. We're silna talking about making a market high on March 24th, right? And then we held this structure that we formed right before making our high. We came down here to our low of about $11 and we held that throughout the next few weeks. Mieliśmy lokalny szczyt w granicach nie, 14 dolarów, doszliśmy do 11. Utrzymaliśmy tą pozycję przez parę dobrych tygodni. I znowu dochodzimy do tych 14 dolarów. Pamiętajmy, że jeżeli gramy na różnych krypto, jeżeli dochodzimy do lokalnego, ostatniego szczytu, to jest bardzo ważny znak. Bo po przejściu tego lokalnego szczytu może być odparcie. Zawsze, zawsze powtarzamy, że odparcie jest możliwość. Ale w momencie, kiedy przewijemy i jeszcze potwierdzimy ten lokalny szczyt, no to wtedy mogą się zadziać bardzo ciekawe y, rzeczy. Ja? Which we were... 24 marca byliśmy właśnie na takim lokalnym szczycie, do którego właśnie dochodzimy. Really similar setup to... Bardzo podobne setupy, czy w tym przypadku struktura do CHZ. These are gonna probably act in parallel. Te prawdopodobnie będą działać w taki równolegle, w równoległych światach wzrostów. These are very similar setups. Bardzo, bardzo podobne setupy. Very similar structures, podobne very similar struktury. Patterns and very similar i też podobne cykle. Will in many cycles, right? Bardzo dużo altcoinów idzie właśnie w, tych, w takich cyklach. The same way. So... Wiele tych altcoinów właśnie idzie w takim tandemie. Korekt cykli. Które się zdarzają no, równolegle, można powiedzieć. Wiecie dlaczego to jest chyba, nie? Nie muszę tutaj powtarzać. Boty, które często są automatyczne, mają pod sobą równe, różne e, równania matematyczne, działają po prostu tak samo na wielu aktywach kryptograficznych. W momencie, kiedy mamy spadki, one dochodzą do tych podobnych poziomów, tak? przed wejściem wzrostu, żeby wykosić tutaj za bardzo dużo doświadczonych albo niedoświadczonych w tym przypadku zawodników, którzy chcą ugrać naszym i widzą spadek, zaraz wychodzimy. Nie? Na takiej zasadzie to jest. Jeżeli widzimy, że struktura jest zachowana, to wtedy Kry uważa, że w tym wypadku Teta i Chilis mają duże szanse w maju na, na wyskok jeszcze wyższy. To pay attention to, but what I see are these are acting very similar in terms of their patterns and their structures. But watch for a break of this all-time high. Watch for a break of this all-time high. What generally will happen with a structure like this is we'll have a break of our all-time high. It may be a... Generalnie, Co się dzieje, jeżeli mamy właśnie przełamanie tej struktury, to dochodzimy do przełamania all-time high lokalnego. A handful of days or a week, it could come back and test. This... Może to powrócić poniżej tego, albo nawet na ten szczyt go jeszcze raz, jeżeli widzimy, nie wiem, na 15 dolarów, możemy zejść jeszcze raz do tego poprzedniego szczytu i dopiero potem możemy mieć kontynuację wyżej. Ale to co chcemy zrobić, to po prostu trzymamy fason. I też trzymamy naszą gardę Bardzo wysoko w tym wypadku Czekamy za potwierdzeniem a new I za nowym all time high I to jest to na co chcesz zwracać uwagę Teraz chcemy przejść do kryptowaluty Która jest mniej znana to jest to na i to jest kryptowaluta, która nie jest aż tak znana. Możecie się z, zaskoczyć, ale wydaje mi się, że to jest interesująca pozycja. Żadne z nich nie są, pamiętajmy, płatnymi opcjami, które za nas tutaj gdzieś to zapłaciły. Nie operujemy na takich zasadach. Wszystko to jest na, dane na faktach, na, na wykresie. Mamy Mamy BTMX. Currently ranked 101 on miejsce na no CoinMarketCap. We had a high on 27th, lokalny szczyt na w, w marcu 27. Before we, created a high, we had this beautiful structure that took place here starting on March 10 i ja tutaj mówię lokalny szczyt. Nie wiem, czy to nie był szczyt wszechczasów. Nie wiem, jak daleko sięga ten wykres po lewej, dlatego mówię lokalny. Mógł to być szczyt tego tokena wszechczasów, tak? Także jeżeli ja tutaj mówię lokalny, to nie widzę, jak daleko sięga ten wykres w lewo. Dlatego mówię lokalny w razie W, jeżeli wcześniej myśmy mieli na przykład 10 za ten token, tak? No ale on tutaj pokazuje. Z rozpoczęcie tych wzrostów, gdzieś tutaj w okolicach 10 marca. We had a base here, that was our I widzimy, że po lewej stronie, nie patrząc nawet na Trading View, widzimy na tym wykresie, gdzie był ten lokalny szczyt w okolicach tych, właśnie, i teraz też lokalna. Pozycja konsolidacji, która się wydarzyła przez paręnaście dni i ona właśnie zostaje utrzymana. Nie wiem, jak to się ma co do wczorajszych spadków, tak? Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, jak szybko dojdziemy, bo widzę, że już BTC kosztuje w granicach ile 56 tysięcy, a był. Jak ja tutaj patrzę, nawet na kukojnie 49,186, cena, Wow! <noise> Także bardzo szybko odrobił tutaj. Nano już jest też 11,31. Na moim koncie patyczaków akurat tak patrzę sobie na szybko. Potem mamy. No PSV też, 311, z 250 praktycznie szedł. I Classic też doszedł do 29 dolarów, a teraz już jest 36. Także zależy, jak szybko po tych spadkach dochodzimy z powrotem do, do tych wzrostów. all the way back here in March 13th we ran all the way up to this price of about $3 but we built that support I jeszcze tylko spojrz, bo Binance Smart Chain też tutaj doszedł do 407 dolarów, wyobraźcie sobie. Jest teraz już pod 480 w trakcie trwania tej audycji. Bardzo możliwe, że to są tylko tymczasowe wzrosty, a za chwilę znowu bum i pójdziemy w dół, ale musimy trzymać rękę na pulsie dzisiaj. Dzisiaj mam troszeczkę więcej czasu, więc na, tych, na tym od, odrobieniu tych, tych najniższych pułapów można coś naprawdę nieźle ugrać. Right in at about a dollar więc wcześniej mieliśmy dolar 10 utrzymaliśmy tą cenę przepięknie w tym momencie ja sprawdzę teraz tak na szybko do ile btmx chart spad. a więc jak patrzę też tutaj akurat na kukojnie dolar 6 spadł poniżej oczywiście tak dolar mamy 6 w tym wypadku a już idzie do dolara 14 także bardzo szybko odkupienie po tych spadkach na razie więc to jest warte zauważenia. I dokładnie. Dolar 12. Struktura została utrzymana mimo tych spadków do dolara. I jeszcze raz powtarzam, ile spadł Bitmax. Bitmax to tak. Bitmax token. Dolar 5 w tym wypadku już powrócił bardzo szybciutko do tych cen. Przed spadkami, dolar 14. I pamiętajmy, że to była poważna korekta od 3 dolarów do dolara 12. Pamiętajmy, że to jest token giełdowy. I jeżeli coś będzie się dziać na giełdzie, obojętnie jaki. czy to jest Bitru, czy to jest Bitmax, czy, czy innej, to pamiętajmy, że to też tutaj nie mówimy o tym, bo wykres tego nam nie pokaże, tak? Ale wykres wygląda zdrowo. Więc na takiej zasadzie do tego podchodzimy. Jeżeli wy wydarzy się czarny łabędź na jakiejkolwiek giełdzie, niekoniecznie BTMX, no to wtedy mm, idziemy od razu do dołu z tokenem. To jest też warte naszego sprawdzenia ryzyka giełdy, na którą gramy, czy ta giełda jest od zawsze, od wielu lat, nic tam nie grozi, czy nie. Everyone's counting this coin out, but the structure speaks for itself. Men lie, women lie. The charts don't lie. Alright, this is not financial advice. I'm not your financial advisor. I just love the charts and I want to share my passion for the charts and give you opportunities A podobają mi się po prostu te wykresy i chcę je wam przekazać. Dlatego, right? so structure... co podoba mi się tutaj, to ta cała struktura tego wszystkiego. For this period, right? You want to see after a high. You want to see a swift and powerful correction. You want to see it hold market structure. Więc po każdym dojściu do szczytu i spadkach chcemy widzieć utrzymanie struktury. Utrzymanie na tych strukturach, po, które się wydarzyły zanim doszliśmy do tych wys wysokich szczytów. Market... A potem budować tą strukturę na tym samym poziomie przez dłuższy czas. You see a consolidation... Konsolidacja, okres. To jest textbook tekstu powerplay, który powinien coming... być w the next handful of weeks and it will move quite rapidly, right? It still has a lot of legs, especially with a structure like this. So this is my underrated gym. For... Dlatego to jest ten mój taki nieociosany y, kamień jeszcze bardziej. Y, diament, nieociosany, który chciałem wam przedstawić. BTMX. Sprawdzimy sobie, weźcie gdzieś kartkę i dajcie znać w komentarzach pod koniec maja, czy któryś z tych tokenów dał. Zarobić. Sprawdzimy sobie, ja to puszczę dla Was. Ja wiem, że jest wielu z Was, którzy notują tutaj te wszystkie kryptokryju e, e, zasoby, czy, czy one się zgadzają, czy nie. Wie, wie, wiemy, że do Bitcoina nam podaje bardzo dużo dróg, tak, które mogą się wydarzyć. Tu mamy tylko pokazany wykres, którego interesującego altcoina, więc sprawdzimy sobie pod koniec maja, czy miał rację, czy nie. Ja wam życzę wspaniałej niedzieli, końcówki jej. No i. Tego waszego wymarzonego, Bitcoina, altcoina czy czegokolwiek, żebyście mogli za parę miesięcy stwierdzić, że było warto. Było warto nie tylko słuchać Feniksa, ale innych youtuberów, ale też po prostu no, wziąć na siebie troszeczkę tej odpowiedzialności i wrzucenia delikatnych sum do tego, żeby może dojść bliżej do tej wolności finansowej. Życzę Wam tego, pamiętajcie, zostańcie. Z bitcoinem.